rząd przygotował specustawę o pomocy Ukraińcom. Jeżeli zainteresowaliście się jej tekstem, to dobrze wiecie, że mokry sen Karola Marksa właśnie się spełnia. Ale potrwa góra 18 miesięcy. I to pod warunkiem, że jesteście obywatelami Ukrainy, znajdującymi się na terenie Polski. Już było dobrze, chyba już było dobrze. Niektórzy podnoszą, że tych prouchodźczych rozwiązań robi się stanowczo za wiele. Mnie jednak nie dziwi, że rządzących dopadł w końcu kac moralny. Wszak wojna za wschodnią granicą to też skutek niesprawnego systemu bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Friend in need is a friend indeed. Jednakże politycy nie zapomnieli, kim trzeba być, by utrzymać się przy korycie. Jak pisał Orwell, zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka. Ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim. Tragedia Ukraińców została więc bezczelnie wykorzystana przez świnie. A Elżbietę kolejny raz poproszono o zrobienie reasumpcji głosowania. Tym razem nad przepisem zapewniającym bezkarność urzędniczą. Z prośbą szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić. I to za państwowe pieniądze. Bezkarność plus, jak zwykło się nazywać ten przepis w dobie pandemii, szczęśliwie jest już w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Otóż nie. W polskim kodeksie karnym, w artykule 4, wbrew powszechnej opinii, nie wpisano wcale zasady lex retro non agit. Tam wyraźnie wpisano lex severior retro non agit. A więc każdy moment w przyszłości będzie świetną okazją do kolejnego Resurrection Bezkarności Plus. Nie jest prawdą to, co pan powiedział, że to ma zagwarantować jakąś bezkarność i tak dalej. Drugie strony mamy padać nie planują. My na Ukrainę nie napadali. A przypominam, że Ministerstwo Zdrowia wciąż ma za uszami kupowanie maseczek od instruktora narciarstwa, przyłbic od sprzedawcy oscypków, respiratorów od handlarza bronią. One eternity later. Patrząc na przepisy aktualnie debatowanej specustawy, mam podejrzenia, że władzy wciąż przyświeca jedna dewiza. Na rympo wprowadzamy tę specustawę, albo wprowadzimy ją i tak. Dla przykładu, zniesienie obowiązku określenia wysokości nakładów, jakie poniesie państwo polskie w związku z wykonywaniem specustawy, brzmi co najmniej tak, jakby ktoś tu właśnie uroczyście przysięgał, że knuje coś niedobrego. W rzeczywistości jednak władza chce pokazać, że jak w ustawie o finansach publicznych jest napisane, że projekty rządowe muszą mieć kosztorys, to sobie pan premier wpisze w swoim projekcie, że jego projekt to akurat nie musi. I już. Na rympo wprowadzamy tę specustawę. Albo wprowadzimy ją i tak. A potem Morawiecki będzie wielce zdziwiony, że sąd mu kolejny przepis uwala. Powiem wam coś, ale musicie obiecać, że utrzymacie te informacje w ścisłej tajemnicy. Zgodnie z artykułem 118 Konstytucji, inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi i rządowi. A utrudniona droga legislacji, wynikająca z artykułu 50 ustawy o finansach publicznych, ma zastosowanie wyłącznie do rządowych projektów. A wystarczyło wziąć grupę przycisków do głosowania, posłów do głosowania i zgłosić dokładnie ten sam projekt, ale już jako poselski. Ba, rząd sam mógł się podpisać pod swoim projektem i zgłosić go jako poselski, bo tak się składa, że wśród ministrów mamy 18 posłów. Kolizja artykułów 96 specustawy i 50 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiłaby. Ale zrobili po swojemu. Na tym polega odpowiedzialność. A teraz danie główne. Weźmy artykuł 7 naszej konstytucji. Ten stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Porównajmy teraz ten przepis z artykułem o bezkarności urzędniczej. Znowu to samo. Oba przepisy stoją w całkowitej sprzeczności do siebie. Matko Bosko, co się stanęło? Taka sytuacja, nie? Nie podoba mi się. Władza zwyczajnie nie potrafi obchodzić prawa, a z drugiej strony jest świadoma, że nie zamierza go przestrzegać. Choć się prawo obejdzie nie raz, przyjdzie i najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że przecież to władza ustanawia obowiązujące prawo. Sama tworzy warunki, w których przyszło jej zarządzać. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. Więc czemu zamiast rzetelnego wywiązania się z prowadzenia Sunset Wally, oni co i róż wpisują Motherlode w konsoli do kodów?
Na szczęście macie mnie. Co wy byście bez mnie zrobili, frajerzy? Co gorsza, nie rządzą nami zwykli analfabeci prawni. Oni dodatkowo są analfabetami politycznymi. Morawiecki twierdzi, że przepis o bezkarności urzędniczej do projektu trafił na prośbę samorządowców, między innymi związanych z opozycją. Bardzo wielu samorządowców, także samorządowców z Platformy Obywatelskiej, prosiło nas o włączenie następującego przepisu. Przepisu, który można porównać do działania na przykład strażaka. Nikt w naszym imieniu, ze związków samorządowych, ani w imieniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, strony samorządowej, takich wniosków nie składał. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale na pewno nie pochodzi od samorządu. Ziemia sokłamie, lecz spośród 10 nie jestem go w stanie odnaleźć. I miłościwie rządzący nam premier, zamiast kapnąć się, że opozycja w takim razie próbuje wsadzić go na minę, by następnie publicznie ośmieszyć, to postanowił pobiec do Elżbiety i cały w skowronkach oznajmił jej, że będzie reasumpcja najbardziej skompromitowanego przepisu w historii III RP. Panie premierze, czy umie pan rozpoznać intrygę polityczną, nim dziabnie pana w tyłek? Bo chyba nie za bardzo. Szajsa. Nie jest prawdą to, co pan powiedział, że to ma zagwarantować jakąś bezkarność i tak dalej. No, zastanówmy się i zobaczmy i spójrzmy do przepisów tej ustawy, żeby w ogóle można było z tego skorzystać. To nie tylko musi obowiązywać dalej ta sytuacja tragiczna, wojenna. Ale musi być spełniona przynajmniej jedna z trzech podstawowych przesłanek. Trzeba się kierować i ratować życie bądź zdrowie wielu osób. Albo trzeba chronić bezpieczeństwo publiczne, albo dobra kultury o szczególnym znaczeniu. A teraz sprawa najważniejsza. Po co tak naprawdę zostało to wprowadzone? Mówiłem, kiedy byliśmy przy pierwszym czytaniu, o tym, że tam jest zapisane, że to dotyczy w szczególności pracowników samorządowych powołanych na podstawie wyboru. Sąd w Wielkopolsce skazał, i to kogo? Nie ministra, nie żadnego z posłów, tylko wójta. Wójta gminy Wapno za to, że działając w dobrej wierze, bez wątpienia, kierując się wytycznymi, oddaje do Poczty Polskiej sprawę, przekazuje dane, które mają pomóc w zorganizowaniu wyborów i zapewnić ciągłości konstytucyjnej. Tak!